No i mamy swój mały jubileusz. 20 odcinek naszego wideoblogu. Tym razem opowiemy o przygotowaniach do warsztatów i panelu dyskusyjnego w Świebodzinie. Najstarsze ślady obecności człowieka na terenie Świebodzina pochodzą z około 9000 lat przed naszą erą, co udowadniają liczne badania i znaleziska archeologiczne. Sam Świebodzin powstał na przełomie XIII i XIV wieku w strefie krzyżujących się wpływów politycznych wielkopolskich, śląskich i brandenburskich na ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym z Pomorza na Śląsk. Od początku Świebodzin pełnił rolę ważnego ośrodka handlowego i rzemieślniczego. W Świebodzinie rozwijał się przemysł sukienniczy, piwowarski i produkcja wina. Pani Katarzyna i pani Marzena, terapeutki Stowarzyszenia Dalej Razem, rozpoczęły przygotowania do pracy warsztatowej z młodzieżą od samego rana. Jak to wcześniej ustaliliśmy, do pracy zostały zaproszone dwie grupy liczące po około 30 uczniów. W tym samym czasie pani Maria rozpoczęła akcję roznoszenia zaproszeń dla VIP-ów, choć było z tym sporo pracy i szukania. Na szczęście każde drzwi stanęły przed nią otworem. Teraz zaprosimy panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zaprosimy też w tym miejscu panią dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej na nasze spotkanie. Mam ochotę zaprosić pana starostę, pana burmistrza, panów kierowników Wydziału Oświaty Gminy, Powiatu, panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorów szkół podstawowych, dyrektorów przedszkoli, bo to są osoby kompetentne. I sprawa niezmiernie istotna. Szkoła, z którą współpracujemy. Zespół szkółowo-warsztatowy Świebodzin jest jedną z najstarszych szkół w województwie lubuskim. Obecnie w szkole uczy się około 600 uczniów. W klasach pierwszych 200, w klasach drugich 197, w klasach trzecich ponad 200 uczniów. Uczniowie ci w zasadzie przygotowują się do studiów wyższych na różnych kierunkach, a duża grupa na tych kierunkach, które później widzą przyszłość w dobie dzisiejszego szukania o pracę, czyli takie kierunki jak kierunki techniczne czy kierunki medyczne. W szkole obecnie oprócz zajęć typowo dydaktycznych prowadzone są zajęcia wyrównujące szanse, jak i wzbogacające wiedzę w ramach po pierwsze projektów unijnych, a po drugie profilaktyki i uzależnień, ze środków profilaktyki i uzależnień. Jak widać, również szkoła otwarta jest na różne inne propozycje pochodzące od innych fundacji, organizacji, które mają na celu wspomóc działanie wychowawcze, dydaktyczne, ale także i wrażliwość społeczną, która występuje w otaczającym nas świecie. Projekt Autystycznie Uzdolnieni Mamy Historię jest realizowany w ramach programu społecznego AXA Wspieramy Mamy. Zapraszamy na stronę www.autyzm.zgora.pl/historie. Przede wszystkim jestem dumna z tego, że udało mi się pokonać raka w momencie, gdy Grzegorz dorastał. On dodał mi siły w pokonaniu tego raka, bo ja wiedziałam, że ja muszę żyć dla niego, dla Grzegorza, po to, żeby go uczyć, żeby mu pomóc, żeby go wspierać, żeby stał się samodzielnym człowiekiem. I uważam to za swój sukces. Sukcesem jest również to, że wsparła mnie w tym wszystkim rodzina, mój mąż i moja córka. I w tych chwilach, gdy ja się fatalnie czułam, oni byli cały czas ze mną. Grzegorz też bardzo to przeżył, mimo że nie zawsze okazywał, ale ja czułam, że jest blisko.
gotować. Lubię piec. Jeżeli mam wolny czas, to lubię. Lubię swoją pracę. Pracuję w szkole z dziećmi. Lubię swoją pracę. To jest też taka moja pasja i tak się realizuję. Marzę o tym, żeby moje dzieci były dobrym matką. Żeby Grzegorz był w pełni samodzielny. Żeby wokół miał życzliwych, wokół siebie, żeby spotkał życzliwych ludzi, dobrych. I to jest moje największe marzenie.